Jazz w Polsce. Dobry wieczór Państwu. Proszę nie myśleć, że usłyszeli Państwo Dixielandowy kawałek ze Starego Nowego Orleanu, bo to polska muzyka ludowa z Wysokich Tatr. Grał zespół, który nosił nazwę New Orleans Stompers, niedawno z dumą zmienioną na Warszawscy Stompersi. Oto impresja z dzisiejszej nowoczesnej Warszawy. W tle reprodukcja ryciny, stara historyczna Warszawa z XVII wieku. Jazz jest w Polsce symbolem nowoczesności, wigoru, otwartości na świat i ciekawości. Polska jest obecnie jedną z europejskich stolic jazzu. Rozwija się on tu tak bujnie jak inne dziedziny sztuki nowoczesnej: grafika, malarstwo, film, literatura i inne. Chcę Państwu zaprezentować najważniejsze postacie z polskiego świata jazzu. Najpierw solistów, potem zespoły. Na saksofonie altowym gra Zbigniew Namysłowski.
A teraz wariacje jazzowe na temat polskiej piosenki ludowej Chmiel. Opowiada ona o pannie młodej, która idzie do ślubu w wieńcu chmielowym, a po weselu go traci. To bardzo stara piosenka z okolic Poznania. Pochodzi z XV wieku, jak ta stara rycina w tle. Kiedyś na wsiach śpiewano tę pieśń podczas obrzędu zaślubin. Teraz grają dla nas kwintet Andrzeja Trzaskowskiego, który z wielkim powodzeniem koncertował w Stanach Zjednoczonych. Przy fortepianie Andrzej Trzaskowski. Chmiel. Thank you.
A teraz kompozytor muzyki do filmów Prawo i pięść i Jutro premiera. A tu widzimy plakat do Noża w wodzie, również z jego muzyką. Ten film to dzieło Romana Polańskiego, słynnego polskiego reżysera. Nasz gość stworzył również muzykę do wielu innych polskich filmów, które budzą wielkie zainteresowanie na międzynarodowych festiwalach. Krzysztof Komeda, do ilu filmów skomponował pan muzykę? Ponad 25. Do wszystkich jazzową? Nie zawsze, ale przeważnie. Uważam, że jazz jako muzyka filmowa ma wyjątkowe możliwości. W Polsce od dawna panuje takie przekonanie. Jak pan ocenia, ile jest w Polsce filmów fabularnych tylko z muzyką jazzową? 15-20 polskich filmów tylko z jazzem. W Niemczech Zachodnich 3-4. Zna pan muzyków jazzowych z Niemiec Zachodnich? Naturalnie, również osobiście. Albert Mangelsdorf i jego zespół byli na drugim festiwalu jazzowym w Sopocie w 1957 roku. W swoim czasie wywarli największy wpływ na polską muzykę jazzową. Największy wpływ. Polscy muzycy mówili, że tournée tego zespołu zachodnio-niemieckiego, muzyków Alberta Mangelsdorfa i Jukiego Freunda, miało istotne znaczenie dla rozwoju muzyki jazzowej w Polsce. Niemiecka Federacja Jazzowa była pierwszą organizacją zachodnio-niemiecką, która nawiązała kontakty i współpracę z Polską, kiedy takie relacje były jeszcze niemile widziane. Co pan zagra? Muzykę do ostatniego, duńskiego filmu Roman 2. W naszym zespole jest młody trębacz z Krakowa. Jego zespół gra w stylu Ornetta Colemana. Ornette Coleman z Krakowa. Tomasz Staniko. A skąd pan pochodzi? Z Poznania. Pan jest lekarzem, powinienem do pana mówić doktorze Komeda, zatem dr Krzysztof Komeda i fragment jego nowej muzyki filmowej. Thank you.
Bossa Nova z Polski. W Polsce bardzo trudno o nowe amerykańskie płyty jazzowe, a jednak Polacy znakomicie się znają na najnowszych kierunkach w muzyce. Przed państwem największy polski znawca bossa nowy, Krzysztof Sadowski z zespołem, w którym na flecie gra jego żona Liliana Urbańska, a na bębnach gra student z Gany. W Warszawie studiuje wielu Afrykanów. Ten młody człowiek medycynę. Samba Karamba.